Dzień dobry, witam się z Państwem, czytacz. Zapraszam na Bukofakty, czyli cotygodniowy subiektywny przegląd najciekawszych informacji książkowych z Polski i z zagranicy. A dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od kradzieży, o której poinformowała policja. Został skradziony bardzo wartościowy prequel Harry'ego Pottera, napisany własnoręcznie przez J.K. Rowling, a zlicytowany w 2008 roku za 25 tysięcy funtów. Do kradzieży cennego rękopisu doszło pod koniec kwietnia, ale dopiero teraz policja i J.K. Rowling wystosowali apel do fanów, by ci, w razie gdyby złożono im taką ofertę, nie odkupywali go. Prequel Harry'ego Pottera to spisana na pocztówce historyjka, w której James Potter i Sirius Black uciekają przed mugolską policją. Opowiadanie powstało w ramach akcji What's Your Stories, której dochód został przekazany m.in. na rzecz walki z dysleksją. Wiemy już, o czym będzie najnowsza powieść Dmitrija Głuchowskiego. Nowa powieść autora trylogii Metro 2033 pojawi się w Rosji już w kwietniu tego roku. Akcja tekstu, bo taki tytuł będzie nosić nowa książka Głuchowskiego, toczyć się będzie we współczesnej Moskwie i jej okolicach. Będzie to jego pierwsza realistyczna powieść, której bohaterowie będą młodymi dorosłymi w wieku około 20 lat. Gatunkowo będzie to połączenie thrillera psychologicznego, kryminału i egzystencjalnej prozy noir. Na razie nie wiadomo, kiedy książka pojawi się w Polsce. Swoją nową książkę zapowiedział również Andy Weir, twórca bestsellerowego Marsjanina. Nowa powieść Weira będzie nosiła tytuł Artemis, a jej akcja będzie osadzona na Księżycu, na którym powstała pierwsza osada ludzka. The Martian was a straight up human versus nature story where the goal was simple survival. Artemis is a much more complicated crime story with mysteries involved, and it was much more difficult to write, but also a lot more interesting, I think. Zagraniczna premiera książki jest planowana na 14 listopada bieżącego roku. Studio 20th Century Fox już zakupiło prawa do ekranizacji książki. A teraz coś dla fanów Harry'ego Pottera. Ruszyła przedsprzedaż wejściówek na zloty fanowskie w Bydgoszczy, Krakowie oraz we Wrocławiu. Wielogodzinne dyskusje, gry, zabawy i konkursy. Wszystko to czeka na uczestników zlotów Akio Potter, które odbędą się już w lipcu. Właśnie ruszyła przedsprzedaż wejściówek oraz przyjmowanie zgłoszeń atrakcji. Szczegóły można znaleźć na stronie www.strefaczytacza.pl. Zbliża się również premiera filmowej odsłony ostatniego tomu Więźnia Labiryntu. W sieci właśnie pojawił się materiał z planu. Zgodnie z planem ten film powinien trafić do kina na początku tego roku. Jednak groźny wypadek na planie, któremu uległ odtwórca głównej roli, pokrzyżował plany filmowców. Na szczęście aktor już wrócił do formy, a opóźniona premiera Leku na śmierć zbliża się wielkimi krokami. Film trafi do kin 12 stycznia 2018 roku. A skoro już mowa o kinie, zostanie zekranizowana kolejna powieść Patryka Nessa, autora 7 minut po północy. Seria Ruchomy Chaos doczeka się filmowej adaptacji, a w rolach głównych wystąpią Tom Holland i Daisy Ridley. Dotychczas w Polsce został wydany tylko pierwszy tom serii, Na ostrzu noża. Jednak wydawnictwo Papierowy Księżyc już na jesień zapowiada premierę drugiego tomu. Na razie nie jest znana data premiery filmu, która aktualnie jest na etapie przedprodukcji. Z nieco mniejszym, bo nie kinowym rozmachem powróci również George R.R. Martin. Jego kolejna książka zostanie zekranizowana w formie serialu. To nie będzie pierwsza ekranizacja Żeglarzy Nocy. Nowelka została już zekranizowana w 1987 roku, a jej filmowy tytuł to Nocni Najeźdźcy. Tym razem zapowiadany jest serial, który ma być thrillerem z elementami nadprzyrodzonymi. Nowela przedstawia losy grupy naukowców, którzy przemierzając kosmos natykają się na niezidentyfikowany sygnał. Sądząc, że źródłem sygnału mogą być obcy, naukowcy podążają jego śladem, aż docierają do niezbadanych głębin kosmosu. Teraz wiadomość, z której z pewnością ucieszą się panie. Nicholas Sparks przyjeżdża do Polski. W swoim najnowszym katalogu wydawniczym wydawnictwo Albatros poinformowało o planowanym na jesień przyjeździe pisarza do Polski. Nicholas Sparks to autor bardzo wielu ciepło przyjętych historii miłosnych, w tym bestsellerowego Pamiętnika czy Dla Ciebie Wszystko. Po prozę Sparksa bardzo chętnie sięgają filmowcy, a jego kolejne książki są niemal na bieżąco ekranizowane. A na zakończenie coś dla fanów piątej fali Ricka Yanceya. Na amerykańskich fanów, którzy zdecydują się zakupić ostatnią gwiazdę w miękkiej oprawie, czeka spora niespodzianka. Nigdzie dotąd nie publikowane dzienniki Cassie. Nie jest wykluczone, że dodatek ten rzuci nieco światła na planowaną kontynuację serii. Premiera wydania w miękkiej oprawie planowana jest na 23 maja. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Bukofaktów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz obserwowania jego profili na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę miłego tygodnia. Do widzenia.